Dzisiaj zamiast się z wami witać torbą z Denkiem, to się witam z upierdliwcem małym, bo właśnie go, słuchajcie, nagrywam i go wzięło na pieszczoty, na miłość, tak? Na miłość wzięło mojego kociula. Będzie się teraz przytulał, także witam was z Kirosławem. Co tam widzisz? Co tam? Ty nie widzisz, ty chcesz, żeby cię w czółko dać cmoka. Może byś poszedł już, co? Przywitaliśmy się, przywitaj się z widzami, z kamerą. O, jak mi dobrze, idziesz do kaloryfera teraz, ok? Już, przywitaliśmy się. Tak, dzień dobry Państwu, tutaj pani i jej kot. Włosy w ogóle mam w swetrze, zapomniałam. Słuchajcie, Denko! Dobra, jestem w sierściuszce cała teraz, na buzi i mnie gilgocze wszystko, ale... Torba, tak, wracam do torby. O Jezu, jak mi łaskoczy, no ten Kirosław mój. Wiecie co, jak był młodszy, to się nie lenił. Teraz Kirosław ma 5 lat i już tak jakoś właśnie od zeszłego roku się zaczął lenić. Osiadł sobie pod piramidką statywu teraz, pod nóżkami tak rozłożonymi w piramidkę. Koty podobno lubią siedzieć pod trójkątem, nie wiem dlaczego. Ale dobra, słuchajcie, Denko. Torba jest wypełniona w połowie. Jest duża, ale tylko wypełniona w połowie, więc wydaje mi się, że są ciekawe rzeczy. I takie, które mogę wam ewentualnie polecić. Także jeżeli interesuje was, co zużyłam i jak mi się sprawdziło, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się wam podobał, jeżeli się ze mną wychillujecie, miło spędzicie czas, rozluźnicie, zrelaksujecie, zdrzemniecie i tak dalej, to oczywiście będzie mi super miło, jak zostawicie kciuka w górę. Możecie również subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i obserwować mnie na Instagramie, jeżeli chcecie mnie tam śledzić, a tam poruszam też inne tematy, takie trochę życiowo ważniejsze, nie tylko, oho, jest 12:05, mój zegarek pika, nie potrafię go wyłączyć, próbowałam, nie potrafię, mimo że tak jakby sprawdzałam nawet na stronie, jak się wyłącza, także możecie mnie również tam obserwować. I zaczynamy, słuchajcie, z Denkiem. Co ja tutaj mam zużyte? Zaczniemy od czegoś, co jest bardzo fajne, dosyć drogie, słuchajcie, Samarite. I mam tutaj Supreme Balm. To jest balsam do twarzy i ciała marki Samarite. Ostatnio na Instagramie wam właśnie pokazywałam, że zamówiłam sobie zestaw w takiej promocyjnej cenie, bo on był chyba po 212 zł i był właśnie ten balsam i krem Divine Cream. No właśnie, zamówiłam, bo mi się skończył. To jest coś, co powiem wam, jak miałam problemy z nogami, z wrastającymi włoskami, to mi ratowało życie. Bo tutaj mamy, w ogóle nie ma wody, są tylko różne, że tak powiem, oleje i różne inne składniki, ale no głównie oleje z tego, co widzę. To jest forma bezwodna totalnie. O, konsystencji takiego, widzicie, aż zasyczało, takiego tłuściocha, takiego właśnie jak rozpuszczone, ale nie do końca olej kokosowy rozpuszczony. Bardzo ładny zapach, przyjemny, naturalny. Oni tutaj w żaden sposób nie perfumują tych produktów, tylko to jest naturalny zapach tych wszystkich składników. I dlaczego mi to ratowało nogi? Dlatego, że jak na przykład goliłam nogi, jeszcze goliłam nogi, bo potem zaczęłam używać IPL-a, potem przerwałam i znowu zaczęłam golić. No, tak, to moja systematyczność właśnie jest. No ale właśnie, zanim zaczęłam używać tego IPL-a, bo dziwne, bo potem jak przestałam IPL-a i zaczęłam znowu nogi golić, to już mi się tak nie działo. To jest dosyć ciekawe, w sensie nie wrastały mi włoski, nie robiły mi się takie bardzo swędzące krosteczki, takie stany zapalne, a robiło mi się to do tego stopnia, że byłam w stanie przez sen budzić się, drapiąc się w nocy. No właśnie, i to bardzo, bardzo mi pomagało, bo po prostu łagodziło. Jak tylko zaczynałam czuć, że coś mnie swędzi, smarowałam tym parę minut, 10 minut i po prostu przestawało swędzić. Ale używałam też tego po prostu jako kremu do ciała, takiego nakładanego na wilgotność, skórę po prysznicu, bo ja zauważyłam, że jak nakładam na wilgotną skórę i potem się oklepię ręcznikiem takie tłuściochy, to ta skóra nie jest taka tłusta, a jest dobrze i tak natłuszczona i nawilżona, tylko po prostu się nie ślizgam, wiecie, tak i nie kleję i tym podobne. Natomiast na suchą skórę, jak coś takiego nakładam, to zauważyłam, że po prostu ta tłustość jest taka tłusta, a ja nie do końca
Nie do końca się z tym zgadzam, żeby to tak było. Ale generalnie świetny produkt moim zdaniem, bardzo fajny. Czy warty swojej ceny? Ciężko mi ocenić, bo tak naprawdę nie znam się na cenach składników i wiecie, no to zawsze ta cena w jakimś tam stopniu jest uzasadniona, a w jakimś tam stopniu nie, no nie wiem, ciężko mi ocenić. Teraz będzie Black Friday. Chyba zobaczycie ten film w czwartek albo środę, to Denko. No, to także jakieś zniżki, z tego co wiem, minus 25 ma być na stronie Samarite, to polecam, możecie spróbować. A, i co jeszcze chciałam powiedzieć, dlaczego ja robię Denko tak wcześnie, bo zapomniałam Wam o tym powiedzieć na początku, dlatego, że wiem, że już nic nie skończę do końca miesiąca, po prostu wszystkie kosmetyki, które mam, są w takich, że tak powiem, jeszcze ilościach, że nic nie skończę, więc stwierdziłam, że nie będę czekać, pozbędę się tego, wyrzucę, wiecie, te puste opakowania i zrobię Denko wcześniej. Druga rzecz to jest coś, czego używam od lat, praktycznie odkąd się ukazało, odkąd zaczęli ten kosmetyk produkować. I jest to żel do higieny intymnej z marki Iope, Geranium Żurawina. Jest druga wersja Aloes i coś tam jeszcze. Używam ich po prostu zamiennie. Teraz wiem, że jakiś nowy kosmetyk doszedł właśnie do tej serii do higieny intymnej, też do mycia, no po prostu do higieny intymnej. Używam od lat, tak jak mówię, bardzo spoko produkt, nic więcej, że tak powiem, nie wymagam, robi to, co ma robić, po prostu, jest delikatny i tyle. Dobra, Smooth Body Butter, czyli łagodne takie, powiedzmy, masło do ciała, smooth, takie gładkie, że gładko wchodzi i tak dalej. Warming Moroccan Spices, czyli marokańskie przyprawy, z tego co pamiętam, po polsku się to nazywa. Słuchajcie, marka Nakomi czasami mnie wkurza, powiem tak, dlatego, że to opakowanie to jest duże opakowanie, a w środku jest jedynie 100 ml. I tu mamy w ogóle podwójne dno, które kończy się gdzieś tutaj. Taki kosmetyk wystarcza na dużo krócej. One nie są drogie, ale niech Was to nie zwiedzie, bo normalny balsam to jest 200 ml, a tutaj mamy masełko do ciała 100 ml. 100 ml to jest około 2 tygodnie używania. No to po prostu nie jest wydajny kosmetyk, powiem w ten sposób, a opakowania robią plastikowe i wielkie. I bardzo mnie to denerwuje, bo to jest tak jakby, no wiecie, tego plastiku się zużywa niepotrzebnie tak dużo. Powinni zmienić te opakowania moim zdaniem. No ale pokazywałam Wam nieraz, porównywałam, jak jakieś zużywałam na Komi i na przykład pojemność tą samą z innej marki, to było takie opakowanie, a tutaj mamy takie. I to jest dla mnie strasznie wkurzające i dlatego nie jestem fanką może, ale swego czasu kupiłam sobie tam trochę rzeczy, więc je regularnie zużywam. I tutaj właśnie mam takie masło do ciała. No i właśnie, słuchajcie, to był mega tłuścioch. To było tak tłuste, jakbyście się smarowały masłem, nie wiem, oliwą z oliwek. Konsystencja była nie bardzo rzadka może i taka właśnie bardzo niby balsam, ale taki oleisty bardzo, coś takiego. No ciężko mi to określić tak naprawdę. No takie masło. Powiedziałabym, że masło. I zawsze jak je nakładałam, to akurat nakładałam na suchą skórę, jakoś tak się złożyło, to zawsze byłam bardzo tłusta przez bardzo długi czas. To się nie wchłania do końca. Zostajecie tłuste, potem jest tłusta pościel, tłuste, no tłuste wszystko jest. Rano jak już byłam, wiecie, wytarta w pościeli, to jeszcze czułam, że jestem taka jakby lekko zaklejona tym, taka zatkana ciało. Ale no, nie dawało to żadnych efektów ubocznych, żeby mi się, nie wiem, właśnie jakieś gdzieś pory na skórze zatykały, coś robiło nie tak i tak dalej. Nie. Natomiast to jest straszny tłuścioch, po prostu totalny tłuścioch. Nie ma opcji nawet, żebyście posmarowały się tym i na przykład założyły ubranie. Wszystko będzie tłuste. Właśnie piżamy, jak z siebie ściągałam używając tego, musiałam non-stop zmieniać piżamy, bo po prostu miały tłuste plamy, rozumiecie? Były tłuste. Oczywiście to się spierało, ale no okej. Okay. Powiem tak. Formuła nie do końca mi pasowała, ale uwielbiałam ten zapach. Zapach jest bardzo piękny, lekko słodki, taki typowo zimowy, otulający, jak mamy w kategoriach wanilii właśnie, jakichś przypraw, jakichś budyniów i tak dalej. To ta kategoria, ja lubię na jesień i w zimie używać tych takich zapachów. W sumie to cieszę się, że to było niewydajne i się szybko skończyło, bo tak naprawdę trochę się z tym męczyłam, no ale rekompensował mi to ten piękny zapach. Czy wrócę? Nie wiem, może kiedyś, jak mnie najdzie, ale na razie nie planuję. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Co jeszcze zużyłam? Coś, co jest super, niewydajne znowu do końca, ale super.
płatki z kosareksa, płatki pod oczy, hydrożelowe, z filtratem ze śluzu, ślimaka. Co mi się bardzo w tych płatkach podobało, to to, coś co przełożyłam sobie już do kolejnych płatków, których teraz używam, moich zielonych shopów. Zamiast takiej łyżeczki do nabierania tych płatków, tu były takie szczypczyki. I to jest genialne, bo to jest mega wygodne, dużo wygodniejsze niż te takie małe łyżeczki. No i widzicie, to było oddzielone od płatków w ten sposób. Dużo esencji, ja jeszcze zużyłam resztkę esencji tak normalnie na twarz, która tutaj została po tych płatkach. Natomiast jeżeli chodzi o same płatki, to one były w takim kształcie, że był ogromny płatek, który zakrywał Wam tyle twarzy i tutaj po drugiej stronie były jeszcze takie, dosłownie o takie płateczki, takie malutkie. Wszystkich razem było 60, czyli 30 było tych dużych, czyli na 15 dni tak naprawdę i 30 tych małych, z tym, że te małe ja zużywałam po dwa, czyli cztery za jednym razem, więc no to są płatki zdecydowanie niewydajne, to są płatki dosyć drogie w porównaniu do innych, których używam koreańskich, ale powiem Wam, że kurczę, efekt no dawały fajne, one bardzo fajnie uspokajały skórę rano, bo ja używam płatków pod oczy rano, uspokajały skórę pod oczami rano, zmniejszały opuchliznę i to tak realnie, już Wam mówiłam chyba w ulubieńcach o nich, że one rzeczywiście działały tak, że jak budziłam się z podpuchniętymi oczami, czy taka zmarszczka tutaj mi się pojawiała, to nakładałam te płatki i one mi to automatycznie prasowały po prostu. Bardzo przyjemne były, dużo esencji w środku było, nie zjeżdżały jakoś strasznie, może na początku jak je nakładałam, ale im bardziej się wchłaniało, tak jakby jak ten płatek leżał tutaj pod okiem, czy właściwie też na policzku, to przestawały zjeżdżać, były bardzo, bardzo dobre, powiem Wam. Bardzo dobre, tylko no wolałabym zdecydowanie, żeby one były w tej wersji, w której są takie klasyczne, ten taki, wiecie, kształcik, jak jakiś, nie wiem, to mi się zawsze kojarzy z jakimś takim stworzonkiem jednokomórkowcem, coś takiego. Wolałabym, bo po prostu na dłużej by starczyły, ale są świetne, są naprawdę świetne i nie wiem nawet, czy nie są najlepsze z tych wszystkich, które testowałam do tej pory. Nie wiem, może sobie w którymś momencie jak gdzieś... Turla się opakowanie. Jak gdzieś wyczaję na jakiejś zniżce takiej dużej, to może sobie je zamówię. Ale no, były świetne po prostu. Kolejna rzecz, którą zużyłam. Koreański tonik Dr. Ceuracle. Keracle, może się czyta? Nie wiem. O tak, pokażę Wam jak to jest napisane. W ten sposób. Nie wiem, czy ta marka jest dostępna w Polsce, bo to jest z Yes Style'a. I to jest Tea Tree Purifying 70 Toner Clarifying Soothing Hydrating. Czyli tonik łagodzący, taki clarifying, to jest taki... Kurczę, nie potrafię tego na polski przetłumaczyć, ale myślę, że wiecie o co chodzi. Łagodzący i nawilżający i on zawierał w ogóle kwasy AHA i BHA. I właśnie ekstrakt z liści drzewa herbacianego. Bardzo fajny tonik. Ja go stosowałam zarówno pojedynczo, w sensie jeden raz nakładałam, jak i warstwowo przy tej metodzie Seven Skin i spokojnie mogłam nakładać inne kosmetyki. Doskonale się wchłaniał, rzeczywiście świetnie łagodził i nawilżał. Czy jeżeli chodzi o działanie drzewa herbacianego, no bo tutaj to jest też ta kwestia, wiadomo, porów, antybakteryjnego działania i tak dalej. Czy te kwasy jakoś zadziałały, że zmniejszyły mi widoczność właśnie porów, złuszczały? No myślę, że tak, z tym, że ja, że tak powiem, prowadzę sobie taką pielęgnację, że tak naprawdę nie mam jakichś większych problemów z cerą, tym bardziej, że dbam o tą cerę. Kirosławek, zostaw to! Koreańskimi kosmetykami już 2 albo 3 lata, no i ja nigdy nie miałam złej cery, a w tym momencie naprawdę nie mogę mieć do niej jakichś zarzutów, zdecydowanie. Także bardzo fajny tonik. Tutaj było ile mililitrów? 100 ml, widzicie, też butelka, która się wydaje ogromna, a było w środku tak naprawdę tylko 100 ml. Natomiast był wydajny. Mamy tutaj taką pompeczkę, może jeszcze coś wyszczeli. A, widzicie, tak, można sobie było tego używać w ten sposób. Bardzo fajny, no nie mogę nic mu zarzucić. Oprócz tego, że nie jest dostępny chyba w Polsce tak łatwo, ale jak coś, to polecam. Kolejna rzecz, którą zużyłam. Tu mam tylko opakowanie. Detoksykujący szampon w kostce z 4 szpagów. I to jest szampon ten taki szary, czarny, z węglem aktywnym. I powiem tak, ze wszystkich 3, które do tej pory przetestowałam, ten był najsłabszy. Używałam zielonego, błękitnego i właśnie tego czarnego. Niby przez ten węgiel aktywny, o ile dobrze pamiętam, że tutaj jest, tak, no bo mamy tą czerń. Czekajcie. No i tak, jest węgiel aktywny.
to powinien bardzo dobrze oczyszczać, bo węgiel aktywny ma świetne właściwości oczyszczające właśnie i detoksykujące, bo cząsteczka węgla aktywnego przyciąga swoją wielokrotność w liczbie tysiąca zanieczyszczeń, więc powinien być super, ale jakoś tak moim zdaniem był najsłabszy właśnie z tych, których używałam. Włosy nie były tak dobrze odbite u nasady, nie były takie lekkie, świeże. Były tak przez jeden dzień, a następne już były takie sklapnięte, troszkę zbyt dla mnie dociążone. Nie wiem, po prostu ta wersja nie do końca przypadła mi do gustu. Zielony zdecydowanie jest najlepszy, dlatego mam tylko pudełko, no bo to jest kostka taka myjąca, wiadomo. Bardzo fajna, ekologiczna sprawa. Jak pozużywam wszelkie moje zapasy, to będę się starała właśnie przerzucić na takie kosmetyki. Kolejna rzecz, którą zużyłam, właściwie zużyliśmy z Miłoszem, to jest The Body Shop Wild Argan Oil, żel pod prysznic z olejkiem arganowym. Pięknie pachnie, naprawdę pięknie pachnie. Ten zapach jest taki niby lekko perfumowany, no cudowny jest po prostu ten zapach. Jak szukacie z Body Shopu jakiegoś fajnego takiego zapachu właśnie jesiennego, chociaż może on nie jest taki typowo jesienny, ale nie jest taki lekki letni, ani wiosenny, jakiś kwiatowy, może w ten sposób, to polecam Wam zdecydowanie. Ja tutaj mam starą wersję opakowania jeszcze, bo mam po prostu zapasy. Teraz te opakowania są z recyklingu, są takie ciemne, brzydsze są, no ale bardziej ekologiczne. I jeżeli chodzi o działanie, ja gdzieś ostatnio słuchałam któregoś dęka i ktoś zużył chyba nawet tą samą wersję i mówił, że wysuszałam skórę. No minie, ale to wiadomo, że to, czy nasza skóra się przesusza i tak dalej, no to nie jest tylko kwestia żelu, to jest kwestia naszego nawodnienia organizmu, dbania o tą skórę, wiecie, też od wewnątrz i z zewnątrz przez dłuższy czas. Także u mnie skóry nie wysuszał, był bardzo fajny, przeźroczysty. Tu jeszcze jakaś taka resztka się zebrała, to widzicie, taki przeźroczysty, dobrze się pieniący, dobrze myjący, także ja jestem na tak. Zużyłam również Garnier Mineral Invisible Protection, taki antyperspirant, to są te klasyczne garniery, lubię je, chociaż teraz pod koniec miesiąca albo na początku, jak będę robiła ulubieńców miesiąca, to powiem Wam o takim naturalnym kosmetyku, który wywalił, że tak powiem, mnie w kosmos i garniery mam w zapasie kilka, ale będą leżeć, bo używam tamtego, będzie bardzo wydajny, już to widzę i jest świetny. Ale garniery, jeżeli chodzi o antyperspiranty, to dla mnie są najlepsze po prostu. Te garniery w kulce, one zmieniły szatę graficzną jakiś czas temu, ale działanie jest takie samo. Dobra, kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest słoik po peelingu solnym do ciała melon z ogórkiem z mokosza. I jeżeli chodzi o te peelingi solne z mokosza, to jest już któryś z rzędu, chyba wszystkie wersje miałam. Jeszcze mam w zapasie chyba pomarańcza z cynamonem, czy coś takiego. A nawet ostatnio na takich Black Weekowych zniżkach też zamówiłam. Zamówiłam peeling czy nie? Nie, chyba nie zamówiłam peelingu. Jeszcze tylko nie próbowałam peelingu w wersji tej coś tam, wanilia z tymiankiem, tej takiej droższej, ale z tej serii zamówiłam sobie ostatnio coś, także bardzo jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. Natomiast tutaj melon z ogórkiem, bardzo przyjemny zapach, bardziej powiedziałabym, że letni zdecydowanie niż jesienny czy zimowy, ale on miał taką datę ważności, że musiałam go już po prostu zużyć, bo by się przeterminował. I jeżeli chodzi o te peelingi z mokosza, one są bardzo fajne, mają grubą frakcję w środku, to był akurat solny, one chyba, o ile dobrze pamiętam, wszystkie są solne, ale o dziwo nie piekł mnie w żaden sposób, jak się tam rozpuszczał na ciele, jak wiecie, zaczynałam peelingować od dołu, no to wiadomo, że jak idę do góry, to jeszcze na dole jest niespłukane i ta sól się tam troszkę rozpuszcza, ale właśnie, wydaje mi się, że nie rozpuszcza się tak bardzo i nie piecze w skórę, dlatego, że ten peeling to jest peeling na bazie taki maślany. Mamy peelingi takie wodne do mycia ciała, nie? Takie z żelem na przykład do mycia ciała wymieszane. Mamy takie olejkowe, gdzie ta konsystencja jest no właśnie takim olejkiem. A to jest dla mnie masło, jak masło do ciała z dodanym peelingiem. I to działa na tej właśnie zasadzie, że peelingujemy już się po umyciu i potem oklepujemy się ręcznikiem, żeby spłukać te resztki tych drobin peelingujących. I zostaje na naszym ciele takie masło. Dosyć tłuste, ale nie bardzo. Jak się oklepiemy ręcznikiem, to jest to powiedzmy znośne. Ta skóra czuć, że jest trochę tłusta, ale tak jak mówię, nie bardzo. Ja mam wrażenie, że to jest tak jakby wymieszać masło z mokosza, takie masło do smarowania ciała,
troszkę może bardziej rozrzedzone, nie aż tak gęste jak te ich masła i dodać do tego właśnie drobiny peelingujące. Nie jest to moja ulubiona formuła, przyznam szczerze. Wolę nawet już takie bardziej olejkowe, ale nie jest to złe. Może tak, jak coś to na Mokoszu też jest zniżka właśnie Black Friday'owa, chyba coś tam dodają do zakupów, nie wiem, zrobiłam właśnie ostatnie zamówienie, zobaczymy, czy mi coś tam dodadzą, ale są też zniżki na stronie, całkiem niegłupie, więc jak coś to sobie też możecie zajrzeć, jak chcecie uzupełnić zapasy, bądź potrzebujecie czegoś takiego. Także tak, spoko peeling, powiedziałabym, że spoko. Czy on jakoś wyrównuje fakturę skóry? Nie, może nie jakoś strasznie, ale jest okej. Powiem tak, na 4 razy wystarcza takie opakowanie, więc nie jest też jakoś hiperwydajne dla mnie. Kolejna rzecz, którą zużyłam, była fajna, słuchajcie. Calming Moisture Barrier Cream z Pyong Angula, krem do twarzy. Bardzo fajny, nawilżający, łagodzący krem z tej serii Calming. To jest świetna seria, moim zdaniem. Miałam już z niej tonik, miałam takie pads, cotton pad, nie cotton pads, tylko Calming Pads, czyli takie płatki nasączone też tonikiem, bardzo fajnie. Coś jeszcze miałam. No i właśnie, kiedyś tam zaczęłam krem, ostatnio go skończyłam. Krem mocno nawilżający, nie wchłania się idealnie całkowicie, zostawia troszeczkę takiego uczucia, że może nie tyle, że coś mamy na buzi i nam przeszkadza, bo czasami są takie kosmetyki, że się nasmarujemy i cały czas czujemy, że jest ten krem czy coś tam na tej buzi, nie? Tutaj nie było czegoś takiego, ale jak się dotykało twarzy, to ona była, czuć, że była taka bouncy, taka nawilżona. Nie było tak, że się też kleiła, czuć po prostu jakby była taka wilgoć, trochę wilgoci w tej skórze, nie wiem, ciężko to opisać, ale bardzo dobrze nawilżający krem. Można go w Polsce kupić, można go kupić też na e-stylu, można go kupić właśnie w polskich różnych sklepach internetowych. Jeżeli potrzebujecie takiego w miarę bazowego kremu, bo ja bym go tak nazwała, to moim zdaniem jest całkiem spoko. Jeszcze bym chciała Wam powiedzieć, jaka tu jest pojemność. 50 ml, całkiem wydajny, fajny, jeżeli chodziło o zapach, to był taki, powiedziałabym, że neutralny. Coś czuć, ale to nie był krem taki, wiecie, perfumowany, więc całkiem, jak dla mnie, był spoko, z przyjemnością go zużyłam. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest coś, co mój młody zużywa i to jest Body Mania z Stara Mydlarnia, Sandalwood, puder do kąpieli właśnie o zapachu drzewa sandałowego. Dla mnie to nie do końca jest drzewo sandałowe, bo to jest taki trochę, nie wiem, orężadowy zapach, tak mi się kojarzy, bardziej w ten sposób. I to jest taki puder do kąpieli, który się po prostu tam dosypuje, jak nalewacie do wanny. Młody się codziennie praktycznie kąpie, w sensie, no codziennie się kąpi, on tam raz na ruski rok weźmie prysznic, tak to zawsze siedzi w tej wannie i tam, wiecie, się relaksuje. Bardzo spoko, natomiast, no nie wiem, mam jeszcze żel pod prysznic z tej serii, i jakoś po prostu spodziewałam się, że ten sandał będzie trochę bardziej pachniał tak, jak mi się naprawdę kojarzy drzewo sandałowe. Jak byłam w liceum, to miałam takie koraliki zrobione z drzewa sandałowego i ten zapach tam był jednak trochę inny. Ale no złe to nie było, nic nie rozpuścił się w tej wannie mój młody, ani nic się mu złego nie stało, więc okej. Exfoliating Heel Mask. I to są takie napiętki złuszczające. Chyba na Hebeye zamawiałam, z Pure Derm, koreańskiej marki również. Ja Wam mówiłam o tym, na jakiej zasadzie to działa. To działa na takiej samej zasadzie jak skarpetki złuszczające, też na przykład z Pure Derma, które bardzo lubię, że nakładacie, zostawiacie, w sensie zakładacie na stopę, tutaj można zobaczyć, jak to wygląda, poszczególne etapy, zostawiacie tam na godzinę bodajże te się zostawiało i potem zmywacie tą pozostałość, która która jest na stopach, te wszystkie kwasy, alkohol i tak dalej, no bo to jest to, co rozpuszcza. I po kilku dniach zaczynają Wam się złuszczać, złuszczać Wam się skórę. Złuszczają się pięty, stwardnienia, wszystko i tak dalej. Bardzo fajne, używam regularnie. Wiem, że nie powinno się tego używać, podolodzy nie zalecają, ale no, po prostu lubię działać w ten sposób i hejka, także używam regularnie. Kolejna rzecz, którą zużyłam, ale tak trochę szeleści. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest Harry Tales Quickie Clean Peeling do skóry głowy, peeling kwasowy. Mocny zapach, bardzo mocny taki cytrusowy zapach. Tak, zdecydowanie. Opakowanie super.
z Shopem. Mam z tej serii szampon, teraz też go używam, niesamowicie wydajny po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o ten peeling, to ja lubiłam go, był fajny moim zdaniem i niezbyt wydajny, powiedziałabym, przynajmniej dla mnie, bo to jest 150 ml, ja go dosyć szybko zużyłam, ale bardzo dobrze rzeczywiście rozpuszczał to, co miał tam rozpuszczać na tej skórze głowy. To się robi chyba raz na 5-10 minut się zostawia, tak? To ja zostawiałam go na 10 minut zawsze, czyli na maksa. Czy tu jest napisane co ile dni? Ja go używałam tak co 8-9 dni, tak mniej więcej 10. No i rzeczywiście sprawiał, że ta skóra głowy była dobrze oczyszczona, że włosy były odbite u nasady, dłużej ta skóra głowy później była przez jakiś czas taka, wiecie, dłużej świeża po prostu, więc był spoko. Natomiast nie wydaje mi się, żeby on robił coś więcej niż na przykład peeling trychologiczny z Bandy, który jest połowę chyba tańszy. Także był super, ale raczej nie wrócę do niego z prostej przyczyny finansowej, że za mniejszą cenę mogę mieć ten sam efekt, więc raczej do niego po prostu wracać nie będę. Teraz enzymatyczny używam i testuję właśnie też z Heritage'a peeling, zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że nie widzę różnicy między jednym a drugim za bardzo. Kolejna rzecz, którą zużyłam, Make Me Bio, woda różana Garden Roses i to jest woda różana po prostu, której ja używam na zasadzie hydrolatu, czyli pomiędzy etapami pielęgnacji psikam sobie tym, żeby wszystko się tam lepiej wchłaniało. Oczywiście takiej wody woda micelarna powiedziałam. Hydrolat, Boże, chodziło mi o hydrolat. To działa na zasadzie hydrolatu, nie żadnej wody micelarnej. I no tak jak już powiedziałam, jak tego używałam. I generalnie spoko. To jest w sumie teraz mój ulubiony, nazwijmy to, hydrolat, bo rzeczywiście jest taki łagodzący, rzeczywiście sprawia, że te kosmetyki lepiej się tam wchłaniają, pielęgnacyjne, bardzo lubię, to już jest moje kolejne opakowanie, zresztą wiecie, jak oglądacie moje dęgę. Kolejna rzecz, którą zużyłam, to jest maska, gdzieś dostałam z Yves Rocher w gratisie, odżywcza, zdaje się z nagietkiem, właśnie z Yves Rocher, takie 30 ml opakowanie, Jezu, to takie to był taki krzyk dziwny, aż nie wiem czemu tak, takie opakowanie 30 ml i powiem tak, bardzo dobrze nawilżająca maska. Jeżeli chodzi o odżywienie, to dla mnie, jeżeli mówimy, że coś jest odżywcze, odżywiające do naszej cery, to tak naprawdę nie za bardzo da się zobaczyć tą odżywczość, nie? Nie wiem, czy zauważyłyście, dlatego ja oceniam to, co po prostu zobaczyłam. Bardzo dobrze na pewno nawilżająca maska, ja ją używałam rano, 10 minut chyba, czy tam 15 się nakłada na 10 minut, no i później zmywamy. Fajna, fajna, sprawia, że ta skóra była taka właśnie, znowu dzisiaj, to będzie słowo klucz chyba dzisiejszego filmu, była taka bouncy, była nawilżona, złagodzona też po na przykład peelingu, czy jakimś tam mocniejszym oczyszczaniu, więc była spoko. Kolejna rzecz to jest hydrolat z czarnej porzeczki marki Lale. Jeszcze może coś tam, pachnie porzeczką, pachnie naprawdę takim sokiem porzeczkowym. Też bardzo dobry hydrolat, używałam go na tej samej zasadzie, co tego poprzedniego, który Wam pokazywałam. I jeżeli chodzi o zapach, to jest dosyć śmieszne, bo dla mnie to jest przyjemny zapach, a Miłosz jak wszedł kiedyś do łazienki, po tym jak się psiknęłam tym hydrolatem, to powiedział, że śmierdzi Żygami. Tak stwierdził. No nie wiem, dla mnie to jest zapach porzeczki, bo po prostu. No ale on ma jakieś takie dziwne zawirowanie zapachowe, raz mu się coś podoba, raz mówi, że wstrętne jest i tak dalej, więc a jak to dzieciaki, nie? Ale zużyłam. I tutaj fajne jest to, że mamy szklane opakowanie Lale, to jest polska marka, nie wiem, czy oni są z Krakowa, czy tak, z Krakowa z tego, co widzę nawet, czyli mój, że tak powiem, miejscowi. To już jest kolejny hydrolat, który z tej marki mam i wszystkie moim zdaniem są bardzo fajne. Ja też nie zauważam jakichś wielkich różnic między nimi. Spoko, po prostu. Tutaj mamy chyba 150 ml albo 100, czekajcie, zaraz zobaczymy. Czy jest tutaj gdzieś napisane? Bo na pewno jest, tylko ja nie widzę. Tak, pojemność 100 ml, szklane opakowanie, co się ceni. Także spoko hydrolaci też, ale jakoś ten Make Me Bio najbardziej lubię, po prostu. Kolejna rzecz, którą zużyłam, znowu Heritage Cosmetics i jest to Heritage Malinois, ochronne serum do końcówek i olejowania. To z malinkami takie. Powiem tak, próbowałam używać tego serum jako serum na końcówki,
ale niezależnie od tego, jak mało go brałam, ono sprawiało, że te końcówki były takie tłuste. Więc zużyłam po prostu do olejowania i jeżeli chodzi o olejowanie włosów, no to no sprawdziło się. Ja teraz trochę rzadziej olejuję włosy, bo szczerze to zapominam po prostu, ale wcześniej całkiem sporo i rzeczywiście jest efekt, jak olejujemy włosy po jakimś czasie dłuższym, jest efekt, te włosy wyglądają zdecydowanie lepiej. Bardzo ładny, przyjemny, bardzo ładny, przyjemny, bardzo przyjemny taki właśnie malinowy zapach, też bardzo mi się podobał. Ale znowu, nie jest to rzecz, do której chyba raczej bym wracała. Raz, że to też znowu jest takie trochę droższe i nie jest mi to kosmetyk niezbędny, bo u mnie świetnie się sprawdza na przykład olej ze słodkich migdałów z olejem rycynowym zmieszane, które no wyjdą mi 3 razy pewnie taniej. Jeszcze jedna rzecz, którą zużyłam, to jest biała i zielona herbata, hydrolat. Nie wiem, czy ja tego nie zużyłam wcześniej. I nie zapomniałam wyciągnąć. No w każdym razie, znowu zlale, tylko że małe opakowanie, hydrolat z białej i zielonej herbaty. Bo tak jakoś wychodzi na to, że dużo tych hydrolatów zużyłam ostatnio. No używałam, ale aż tyle? No nie wiem, okej. Okay. Tylko że mamy tutaj 30 ml, taka mała pojemność. Znowu bardzo fajny, przyjemnie dla mnie osobiście pachnący hydrolacik, też używany na tej samej zasadzie jak te poprzednie. Kolejna rzecz, kolejna. To zużyłam Alchemy Sun Drops i to jest serum z filtrem. To jest serum przeładowane dobrocią i mamy tutaj jeszcze filtr 50. Widzicie, trochę mi zostało na ściance, nie chciało się to za bardzo, że tak powiem, już wyciągnąć. Minusem bardzo dużym tego serum dla mnie jest to, że ono jest bardzo gęste, jak krem praktycznie, i mamy pipetę i tak jakby wydobywanie tego, no to trochę jest męczące. Bardzo cera ładnie wyglądała po tym serum, tak jakby nie było czuć, że tutaj jest to działanie tego filtra, jakieś takie typowo filtrowe, wiecie, te wszystkie negatywne rzeczy. Jedyne co, to się nie wchłania. Jak dla mnie, za bardzo. Można tego używać właśnie w takiej minimalistycznej pielęgnacji, to się fajnie sprawdzi, bo jeżeli nałożymy tylko tonik i to, i heja, to wystarczy. Ja jednak lubię bawić się tą pielęgnacją, lubię różne rzeczy i to plus krem, to dla mnie już było trochę tak za dużo zdecydowanie. Nie nałożyłabym tego, jakbym miała nie nałożyć na przykład podkładu czy pudru na twarz, bo po prostu to się nie wchłania. To jest takie nawet nie lepkie, nawet nie tłuste, coś pomiędzy tłuste a lepkie, no po prostu zostaje na tej buzi przez dłuższy czas. Może jakbym siedziała z godzinę, to by się wchłonęło bardziej, ale nie jest to moja ulubiona formuła. I ja też się zastanawiam, bo słuchajcie, tutaj mamy pipetę i ja nie wyobrażam sobie nałożenia 2 palców tego na twarz. Absolutnie, to by była gigantyczna ilość. No właśnie, z jednej strony to jest serum, z drugiej strony to jest filtr. No i co dalej nałożyć na to, czy nakładać, czy nie nakładać, to się nie wchłonie. To kosztuje ponad 100 zł i powiem tak, jest okej, bo tutaj mamy ochronę UVA, UVB, HEF i światło pod czerwonym. Mamy witaminę D3, mamy tutaj jakiś Colombian Nut Oil. Dużo jest rzeczy pozytywnych, bardzo. Natomiast, no właśnie, ta konsystencja i to, jak to leży na twarzy, no dla mnie trochę dyskwalifikuje. Jest to produkt świetny, jakby nie było. To może być świetne na przykład do suchej cery i bardzo suchej, ale ja wolę trochę inne, może w ten sposób. Co jeszcze zużyłam? Hairy Tail Grasshopper, czyli wcierka regulująca, chmielowa. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Powiem tak, ani grzeje mnie, ani mnie ziębi, może tak. Używam wcierek, bo tak się nauczyłam. Nie zwracam uwagi, czy one przynoszą jakieś niesamowite efekty, bo jeżeli chodzi o samo mycie głowy, to też używam kosmetyków, które nie mają mi robić nic złego, więc zauważyłam, że jak czasem zapomnę, to nie czuję różnicy po prostu, czy mam wcierkę, czy nie mam wcierki. Zużyłam Grasshopper i w tym momencie już mam wszystkie 3 wersje przetestowane, i Wasabi, i Magic Mushrooms, i to Grasshopper. I śmiem twierdzić, że Wasabi wciąż jest dla mnie najlepsza, bo to jest taka wersja tonizująca, taka, jest coś takiego suchego w niej, o, może tak. Natomiast Grasshopper zauważyłam, że trochę tak jakby mi się skóra głowy nie tyle przetłuszczała, ale co szybciej była mniej świeża od tego Grasshoppera.
takie miałam wrażenie. Natomiast no, nic złego oprócz tego mi nie robił. Nie był, wydaje mi się, obciążający, nic z tych rzeczy. No, czułam, że po prostu nie działa tak fajnie jak wasabi, która jest taka sucha, że rzeczywiście jak popsikamy tą skórę głowy, to czujemy, że jest złagodzona. Tutaj zresztą też po suszeniu suszarki, znaczy nie po suszeniu, bo to się przed suszeniem robi, ale po umyciu na przykład mocnym szamponem. Ale no, nie wiem, mam chyba jeszcze jedno opakowanie, ale wolę jednak tą wersję wasabi. I ostatnia rzecz na dziś to jest, słuchajcie, Laneige Cream Skin Refiner. Takie malutkie opakowanie. Zamówiłam sobie ostatnio w mgiełce tą wersję, ale zamówiłam też chyba 8 takich malutkich opakowań, bo mgiełka to nie jest to samo co to, a nie mogłam znaleźć w dużym opakowaniu tego Cream Skin Refinera, a zamawiałam akurat z koreańskiej strony. I słuchajcie, to jest tonik do twarzy, znowu taki produkt, który może być produkt, kosmetyk, który może być solo. Bo to jest tonik, w którym jest rozpuszczony w dużym, standardowym opakowaniu cały krem. No, to jest płynny krem z tonikiem, coś takiego. Więc można tego używać właśnie zupełnie solo, przepraszam, i oczywiście filtr na to. Albo można tego używać jako toniku i tam dołożyć sobie serum, krem, czy tam dołożyć sobie tylko serum, czy tam dołożyć sobie tylko krem i tak dalej. Ja używałam na różne sposoby. Czasami było tak, że to mi się wchłaniało bardziej, jak miałam mniej nawilżoną tak ogólnie skórę, tak ogólnoustrojowo powiedzmy. A czasami było tak, że jak nakładałam to, to już koniec, tylko filtr, bo nie do końca się to wchłaniało. To zależy po prostu od nawilżenia naszej skóry, ale śmiem twierdzić, że to jest doskonały kosmetyk. To jest doskonały kosmetyk, tutaj akurat miałam opakowanie 15 ml, również bardzo łagodzący, również doskonale nawilżający skórę. Także tak, no będę na pewno korzystać z tych jeszcze, które mam. Okej, moi drodzy, i to by było na tyle. Myślałam, że kurczę, tych rzeczy nie jest wcale tak dużo i że to denko będzie jakieś hiper krótkie, ale jak tak nagrywam i nagrywam, to się okazuje, że bardzo dużo się nagadałam tutaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas właśnie ze mną na tym paplanku. Dawajcie znać, co Wy fajnego odkryłyście ostatnio, bądź zużyłyście, wiecie, takie mini recenzje możecie mi napisać po zużyciu całego opakowania, czegoś odkrywczego. Jeżeli fajnie się bawiliście, zostawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!